Czołgi to maszyny wojenne, które są niezastąpione na polu walki. Jednak co się z nimi dzieje, gdy nie są już zdatne do użytku? W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam 10 niesamowitych, porzuconych maszyn wojskowych. Zapraszam do oglądania. Numer 10. Czołg typu 95 Hago. Na mało znanej wyspie, należącej do Stanów Zjednoczonych, na terytorium Guam w Mikronezji, znajduje się prawdziwy relikt przeszłości, pochodzący z czasów II wojny światowej. Jest nim czołg typu 95 Hago, który lata temu należał do armii japońskiej. Jest on odpowiednikiem amerykańskiego czołgu M3 Stuart z tej samej epoki. Czołgi tego typu były wykorzystywane przeciwko piechocie wroga. Japończycy podczas wojny na krótko zajęli obszar Guam, ale ostatecznie zostali odparci i zostawili tam część swojego sprzętu. Oczywiście, czas odcisnął swoje piętno na tym egzemplarzu. Oprócz tego, wkrótce po wojnie wieża i działo czołgu zostały usunięte i zezłomowane. Jednak od 1979 roku czołg ten jest zapisany w National Register of Historic Places i z tego tytułu jest chroniony przed dalszą rozbiórką i uszkodzeniami. Numer 9. M475 Sherman. Następny czołg również jest reliktem II wojny światowej. Po zakończeniu operacji bojowych różne czołgi zostały porzucone na całym kontynencie europejskim, ale nie wszystkie z nich były tak wyjątkowe jak ten M475 Sherman, który stoi obecnie w Belgii. Czołg ten to weteran słynnej bitwy o Ardeny, która miała miejsce w 1944 roku. Łatwo zrozumieć, dlaczego ta maszyna została porzucona. W czołgu jest ogromna dziura spowodowana trafieniem z niemieckiego pocisku przeciwpancernego. W 1950 roku lokalni mieszkańcy mieli już dość jego obecności i zaczęli go złomować. Ostatecznie jednak ten egzemplarz został uratowany i odnowiony. Prace remontowe były dość obszerne. Kiedy go zabrano, złomiarze zdążyli już zabrać większość tylnej części czołgu. Obecnie jest on regularnie konserwowany. Co ciekawe, pierwotne szkody spowodowane niemieckim ostrzałem celowo nie zostały w nim naprawione. Numer 8. Czołgi na plaży. Jak się okazuje, porzucone amerykańskie czołgi można znaleźć również na plaży. Te stoją w Puerto Rico i wykorzystywane były jako cel do treningów pilotów amerykańskich bombowców szkolących się do wojny w Wietnamie w latach 60. XX wieku. Obecnie ich zardzewiałe kadłuby są tak bardzo zniszczone, że trudno powiedzieć, z jakim modelem mamy dokładnie do czynienia. Od 1975 roku, kiedy Portorykańczycy zdołali przekonać Amerykanów do zaprzestania bombardowania ich plaży, zniszczone czołgi zamieniły się w niezwykłe dzieła sztuki. Wszystko to za sprawą uzdolnionych graficiarzy. Żywe kolory sprawiają, że wpasowały się one w karaibskie otoczenie. Numer 7. Czołg typu KW. KW to seria czołgów produkowanych w czasie II wojny światowej w Związku Radzieckim. Oznaczenie KW zostało wprowadzone na cześć ówczesnego ludowego komisarza obrony ZSRR Klimenta Woroszyłowa. Maszyny te były niezwykle groźne na polu bitwy. Ich pancerz był tak gruby, że na początku niemieckie działa miały z nimi bardzo duży problem. W miarę postępu wojny i wzrostu niemieckiej siły ognia oczywiście nieco się to zmieniło. Ta opuszczona jednostka KW we Lwowie na Ukrainie to z pewnością kawał historii. Nie wiadomo jednak, jak doszło do tego, że została ona tu porzucona. Numer 6. Su-100. To radzieckie działo samobieżne było nie tylko jedną z najlepszych jednostek militarnych swoich czasów, ale także cieszyło się doskonałą długowiecznością. Su-100 nadal działały na Bliskim Wschodzie pod koniec XX wieku, a kilka z nich do dzisiaj jest w użyciu.
W 2002 roku armia jemeńska miała na wyposażeniu 30 dział tego typu. Niektóre z tych jednostek zostały przechwycone przez rebeliantów w 2014 roku. Większość zachowanych Su-100 zostało prawdopodobnie skonstruowanych na Bliskim Wschodzie lub w Czechosłowacji. Rosjanie podczas wojny byli zmuszeni zatrudniać niewykwalifikowanych pracowników na linii produkcyjnej, co doprowadziło do powstania wielu wadliwych jednostek. Czesi, którzy nie byli pod taką presją, korzystali z profesjonalnej siły roboczej. W rezultacie zbudowane przez nich działa były bardziej wytrzymałe, mimo tego, że w teorii były wykonane według tego samego projektu. Numer 5. Carro Veloce L3-33. Lekki czołg Carro Veloce L3-33 był prawdziwą dumą włoskiej armii w latach 30. XX wieku. Między 1933 a 1935 rokiem zbudowano około 1200 sztuk tego pojazdu. Biorąc pod uwagę ich rozmiar, być może dokładniejsze byłoby ich określenie jako czołgusie, a nie czołgi. Były one dość niewielkie. Niestety, jak się szybko okazało, pojazdy te zupełnie nie nadawały się do walki. Ich pancerz był zbyt cienki, a jedynym uzbrojeniem, jakie posiadały, były karabiny maszynowe średniego zasięgu. Włosi mimo to umieszczali je na froncie. Z tego też powodu w okolicach Grecji do dziś można znaleźć kilka porzuconych egzemplarzy tej właśnie jednostki. Numer 4. Czołg T-34. Najbardziej znanym ze wszystkich radzieckich czołgów był niewątpliwie model T-34. Wielu historyków wojennych uważa, że był to najmocniejszy, najtrwalszy i najbardziej uniwersalny czołg II wojny światowej. Jedną z kluczowych zalet tego modelu był fakt, że był on stosunkowo prosty w masowej produkcji. Jednak to dopiero jego zmodyfikowana wersja T-34-85, która wyposażona była w nowe działo przeciwpancerne, była najczęściej eksportowanym modelem. Czołgi te są wykorzystywane przez niektóre armie do dziś. Jeden z porzuconych egzemplarzy T-34-85 możemy znaleźć na poboczu drogi na wzgórzu Golan, zlokalizowanym na pograniczu Izraela, Syrii i Libanu. Numer 3. Odnowiony model. Innym miejscem, w którym można znaleźć opuszczony czołg T-34, jest Ułan-Udę na Syberii, gdzie przez wiele lat jeden z nich stał jako pomnik. Jednak w 2019 roku odrestaurowano i naprawiono go na tyle, że po raz pierwszy od dziesięcioleci można było nim jeździć. Wykorzystano go podczas uroczystości upamiętniających 75-lecie zwycięstwa ZSRR na froncie wschodnim II wojny światowej. Numer 2. Panzerkampfwagen w Bułgarii. Jednym z najczęściej spotykanych niemieckich czołgów w czasie wojny był niewątpliwie Panzerkampfwagen. Obecnie porzucone egzemplarze tego modelu można odnaleźć w całej Europie. Jeden z nich stoi w Bułgarii, choć powód, dla którego się tam znalazł, nie jest tak oczywisty. W latach zimnej wojny Bułgaria była krajem komunistycznym i paranoicznie bała się inwazji Turcji. Aby odeprzeć zagrożenie, ufortyfikowali oni swoją granicę dziesiątkami czołgów umieszczonych w betonowych bunkrach. Przez lata handlarze złomem i złodzieje zbierali elementy z niektórych egzemplarzy. Jednak, jak widzicie, wiele z nich jest nadal w nienaruszonym stanie. Oczywiście, czas zrobił swoje i nie są one już w stanie jeździć, ale z pewnością znalazłoby się dla nich miejsce w niejednym muzeum. Numer 1. Tygrys z Wimoutier. W przeciwieństwie do czołgów w Bułgarii, niektóre sprzęty wojskowe z czasów II wojny światowej są wykorzystywane jako eksponaty. Jednym z nich jest niemiecki Tygrys. Maszyna ta została porzucona, gdy bitwa o Normandię w 1944 roku dobiegła końca. Przez ponad 30 lat czołg ten stał i rdzewiał na poboczu drogi. Jednak w 1975 roku lokalna gmina o nazwie Wimoutier
przejęła go na własność. Od tego czasu egzemplarz ten został uznany za francuski pomnik narodowy. Niestety, obecny kolor odrestaurowanego czołgu nie jest wierny oryginalnemu. Co więcej, wszystkie włazy zostały zastąpione nowoczesnymi stalowymi płytami, co uniemożliwiło dostęp do wnętrza pojazdu. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych odcinkach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niebawem. Cześć!